Hej, cześć, siemanko wszystkim, ja jestem Matu, nie witam w kolejnym odcinku z gry Ben and Ed. Niestety powiem wam, że miałem formata i musiałem sobie zagrać to wszystko od początku i kurwica brała mnie tak samo jak na odcinkach, super było, super. Jesteśmy na levelu 10, czy tam 11, przepraszam, na 11. Wow, jakie tutaj lasery są, easy. Ty, Jezu, to mnie przecina jak przecinak. Jak ja mam przejść po... Aha! Nie myślę, że ja się tak dam. Dobra, ale ja... Jazda. Tutaj na spokojnie, tutaj zwolniło tempo i hop siup. Niech zniknie to teraz. Poczekamy sobie, ja mam czas. Jestem zjebany. Okej. What się stało? Strike! A, zbiliśmy wszystkie kręgle. No i biegniemy sobie tutaj na rączce. No i te lasery nas tutaj... w ogóle nie dotykają, my mam na nie totalnie wyjebane. Checkpoint, idziemy po niego. Chciałbym co prawda zrobić to na full, na stojąco, że tak powiem, ale tak też jest git, nie będę płakał. Ej, co tu się stało? Dobrze, to jest już coraz trudniejsze, te lasery mogą być irytujące po pewnym czasie, bo one po prostu ci ucinają kończyny. Tutaj nie ma tak, że o, masz, smyrnę cię może tym tasakiem, a może nie. Ale tutaj po prostu dotkniesz i nie ma przebacz, po prostu nie masz już ręki, głowy, mózg jest... gdzie indziej, tylko nie wstań. O, dawaj, dobrze, teraz czekamy, te lasery są naprawdę dziwne. No i znów wyjebało mi głowę w powietrze. I mamy to ludzie, naprawdę mamy to. Jesteśmy w checkpoincie, bez ręki, trudno, naprawdę. Gdzie mamy iść? Tutaj weźmiemy puszki. I sobie teraz zrefreshujemy jakby rana. To, dobra, to trzeba po prostu na szybko zrobić, o tak. Tak, o tak i tak nie doskoczyłem. Ej, ale to było dobre, musicie przyznać, zostawcie łapkę w górę. Ale nie, no noga, jak my teraz, nie wiem, no będziemy skakać na nartach. Na jednej nodze się nie da. A co z jego marzeniami o zostaniu piekarzem? Bez rąk też ciężko się piecze bułki, no. W ogóle ta gra wytwarza we mnie tyle negatywnych emocji. Tyle negatywnej energii, że wy pewnie też ją czujecie. Czujecie tą negatywną energię. Chcę wam się powiedzieć brzydkie słowa. Nie martwcie się. Możecie użyć brzydkich wyrazów. Do boju, Polsko. Nie, dlaczego? Chcieliście to? Teraz. Dlaczego? Nie no, naprawdę, ta gra się ze mną bawi. Ona się śmieje, ten twórca na pewno teraz tej gry, on widzi moją grę i tak robi takie hi hi hi. Teraz, to jest ten moment. This moment we ovnet. No, to nie było takie trudne. Teraz na spokojnie, żeby nie spaść. Okej, mamy. Wskoczyliśmy na to, co teraz się stanie? Halo Moskwa? Kliknąłem to, co się teraz dzieje? Tam się drzwi otworzyły, dobra. Dobra. We've got this. Tędy nam każą, a ja pójdę tędy. I co wy na to? Co ty na to, gro? Nie. Gra powiedziała spierdalaj. Typie, co ty tutaj robisz w ogóle? No wy widzicie? Tak, jestem Michael Jordan, no i this is how we do. Nie mam pomysłu. Na to nie ma chyba... Teraz. Okej, tutaj są miejsca, które po prostu... mają mniej laserów i to trzeba wyczekać, ale nie w ten sposób. Dobra. Teraz udało się. Nie no, co jest z tym? Ty masz down na typie. Naprawdę jesteś głupim zombie, który nie ma przyjaciół i kolan. Ręka niepotrzebna. Biegniemy. Noga też nam taka zbędna troszkę. My musimy po prostu tutaj wskoczyć i przejść tutaj, okej. To jest wszystko legitnie. To jest mega wolne, dobrze, musimy to wykorzystać, to jest już szybsze, ale damy radę. Kuśtykaj tam, Adam, kuśtykaj. Adam, dobra, ślizgnij, nawet ślizgaj. Biegnij, ale czy ty przeskoczysz? Adam, główko, Adam, moja główko, Adam, nie, ty kurde idioto. A jakbyśmy takiego LeBrona Jamesa zrobili, ludzie, co wy na to? Żebyśmy po prostu tam piznęli tą głową. Oj, blisko było. Oszukajmy grę. Oszukajmy tę grę, bo ja nią gardzę. Like a motherfucking LeBron James. Ups, ups. O, jak słupeczek. Jeszcze to sobie zaliczymy. Tutaj. I co? I co? Tak się oszukuje w tą grę. Teraz mamy otwarte wrota. No i tam będziemy, no. Po prostu pokazałem grze środkowy palec i checkpoint. Wow, to jest już łatwe. I to się wydaje easy. Ej, to jest easy. Wow. Ale tam są puszki. Idźmy po nie. Ej, to było easy. I to było mega łatwe. Są tam jakieś puszki? Czegoś nie wziąłem? Są jedne puszki. Idziemy po nie, ludzie. Teraz. Wow. Ajajajajaj. Karamba. Dawaj. Fikołasek. No i co? I teraz powrót. Tam robimy wielki comeback. Wow, to się już... Tu się wydaje już troszkę ciężej. Dobra, musimy rzucić głową tak, żeby rozbić te puszki, bo nie chcę im się po nie dymać. Kurde, wcale nie mam zeza. Dobra, jedno zaliczone. Teraz drugie, tutaj rzut. Dotknął, no. Teraz z rozbiegu. Uś! Nie, nie było szansy, że ja tam dorzucę w ogóle, co to miało być. Goni mnie! To mnie goni! Podskoczył! Nogi straciłem! Dobra, 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 dobra. Rzućmy sobie. Trafiłem, najważniejsze. Mamy już wszystkie prawie puszki, brakuje jednej. To oznacza tylko jedno, że jesteśmy blisko końca, ludzie. To jest początek końca, nie? To tak się nie mówi w takich sytuacjach. Teraz przeskok, idealny przeskok śmierci. Biegnij, biegnij, Adam. Mam nadzieję, że lasery żadne nas tutaj... Nie no, ręce nie są ci potrzebne. A noga? Kiedy ty straciłeś nogę? Dobra, jest już tutaj Wojtas. Co ja sobie myślałem? Co ja sobie myślałem? A tam. Już nie popełnię tego błędu tym razem. Po prostu podejdę do niego. Nie będę rzucał swoją głową. Nie będę nią rzucał. Udało nam się. Mamy to. 17 pierdolonych minut. A więc to byłoby na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i pa!